Ale o co wam chodzi z tym Amogusem? Jabłczan na PW coś napisał? Gdzie? O, Jabłczan, witam, siema. Mogę zagrać, ale nigdy nie grałem w tą grę, także no. 20 pieprzonych złotych za jakieś gówno grę na jeden stream? Dobra, dla Jabłczana, ja to zrobię. Live. Reklama! Siema widzowie, szybka reklama, najtańsze giereczki oczywiście. Eneba, ja już pokazuję co i jak dla widza. Także najlepiej wejdź któryś link w opisie pod filmem. Zaraz wszystko pokażę, ale najważniejsze, przez link sobie wejdź. Dzięki temu ja zyskam widzów, a co? Ty i tak korzystasz z Eneby, mam nadzieję, bo w sumie tam jest najtaniej. Skorzystaj z mojego linku. Gigaczapyk. Mamy stronkę, wpisz sobie LOL, Enter i masz rzeczy. I teraz tak, Enema mi napisała, że dużo ludzi korzysta z kodziku, ale mniej ludzi korzysta z tych promocji. W sensie większość ludzi po prostu wchodzi i wpisuje sobie gierkę. Na przykład Circle Empire, co gram ostatnio. To takie kółka, wiecie co? O, tutaj widzicie te kółeczka, to dużo ludzi kupuje i tak dalej. Ale mniej ludzi korzysta z tych promocji. Także dzisiaj pokażę bardziej te promocje. Tutaj jeszcze tydzień to trwa, czyli no dzisiaj wstawię to będzie jeszcze równiutko tydzień, możecie zerkać, pewnie za tydzień znowu będą inne, także zerkajcie dalej. I teraz tak, Elden Ring 208, no to jest, sprawdźmy sobie, Elden 250, no to macie 50 zł taniej. Life is Strange 2, 35 zł i teraz sobie możesz pomyśleć, że Life is Strange, chłopie, Life is Strange 2 przecież jest za darmo na Steamie, ale nie. To tylko pierwszy rozdział, a wszystkie rozdziały kosztują 131,60. Także tu macie 35 zł i 13% taniej. Także tutaj kodu już wpiszecie na 3% taniej, ale macie 13% taniej. Bez kodziku żadnego, także najlepiej przez link wejdźcie. To dzięki temu wspomożecie streamera. Co? I Eneba zobaczy, że ode mnie przyszliście, jak wejdziecie w mój link. Także macie Life is Strange w fajnej cenie. Dwójkę, jedynkę jest Giga Chat, gierka. Co tam jeszcze pokazywałem? Elden Ring, no generalnie fajne giereczki. Tutaj Piraci ostatnio grałem, niedługo wstawię. Harry Potter, lata 5-7, no generalnie sporo taniej, 13-10%, także jest więcej niż z kodziku. Także jeżeli macie którąś z tych gierek na oku, to kupcie tutaj. Nie użyjecie kodu, ale będziecie mieli i tak lepiej niż 3% taniej, bo 13, 10 i tak dalej. A jeżeli chcecie z kodzikiem, to wpiszcie sobie jakąś gierkę. Tutaj poszukajcie, co macie ochotę, potem z Party X3 wpiszcie i co, i 3% taniej, jakakolwiek gra. Także Giga Chat, dzięki widzowie, że oglądacie i co, oglądajcie filmik Dzięki dalej. widzowie, bo to dzięki wam jest partner. Kocham was. Siema. Siema. Siema z Party Halo. ATX. Siema, Ej, ale słychać pierwszy raz mnie? zagrał, ale dzisiaj nie. Słychać mnie? No. No. O, siema, sorry. Ty masz głos jak. Ty. Głos? ATX ma głos jak. Dobra, ale może teraz już pokazać, czy jak to jest? Nie, 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 nie. Jak piszesz kod, i będziesz. No, ja już żył, jestem. Kamerę na samym Czekaj, a ale którym się chodzi? A może. Ja może pierdzie. Ale zasłoniłeś kamerę. Ty, czemu mam fioletowego ludzika? Halo. Iść, chodź tutaj do garderoby, tu. Tu masz jeszcze tu jest Sparta. Czekaj, czekaj. No, no, no. Mapę na tę defaultową, pierwszą, czy nie? Nie rozumiem się tego. Ona wydaje mi się być za mała na 15 osób. No. Tak? W sumie, kurwa. Ale w sumie tam się mijasz cały czas. Ale tak dla odmiany, raz przy no, górze. Ale to jak wkleimy na czat drugą mapę, to też każdy będzie wiedział, gdzie skończył gierkę, nie? To no tylko tak. Byleby wkleić mapę. No nie, coś tak dla odmiany, bo ten Polus to już kurwa żygam nim. No to raścik na polusie, żeby spartiać. A no to kurwa, to Ej, ale można już pokazać grę, jak jestem w nie. tym lobby? Tak, masz zasłonić można. kamerą. No zasłoniłem! No to możesz pokazać grę. Ja pie... Dobra. Jest git. Pokazał to. Nie. Jak szybko odpalicie, to nie pokazałem. Mnie jeszcze nie ma, bo muszę mody pulsować, bo coś się spierdoliło mi. Slay, cały folder Among Usa musisz usunąć. A właśnie, mogę na czat patrzeć podczas grania, czy nie? Nie. Jak masz sub, no to możesz, bo ja cię nie będę Ta. spoilerować. Dobra. Ja pierdolę. Chwila. Ej, którym się zabija przyciskiem? Ku. Dobra, dzięki. Cześć, co to jest? A, czat miałem schować. Już mam schować? Widzowie. Dobra, schowałem. Schowałem czat jak coś, to nie widzę was. A już gramy?
Ja pierdziele, bez czatu tu się grać się da. Chodzę za nim. Co tu się robi? Co to w dupę jest? Dobrze robię? Co to w dupę jest? Co ja robię? Czemu ja się w jakąś kamerę patrzyłem? Co to w dupę? Jak ja mam coś zrobić? Czekaj, ja mam hatami, gdzie strzałka. To idę tam. Co to jest? Co to jest? No, to jest po prostu rewanż. Ciało na kamerkach widziałam, ale ktoś zwentował, tylko kurwa nie wiem. To na pewno nie OLED, ponieważ mamy braterstwo krwi i razem staliśmy. Ja jestem z Japczanem i z UPO, jesteśmy na kawałek za specirumem. Dużo jeszcze komunikacji było. Jeszcze... Ja kliruję random Brusa, bo mnie nie zabił. Widziałem pod koniec, że Wysocki naprawiał kamery, ja dobiegałem i chyba młody to był jeszcze. Dobra, gdzie było ciało? Ja ze Szurasem biegłem. Ciało jest na kamerkach. Ej, Remek, no morda, to ty nie żyjesz. Na ej, czekaj, nie wiem, widzowie, schowałem czat jak coś. Nie wiem, czy to nie także ciężko się gra. Tak, na... Slayprog zbiegał z góry. Nie, to jest kolor. Tak, ja z po lewej z dołu wybiegałem. To jest... Ale że Sparta, czy nie, że z góry wybiegałeś. Z elektryka. Nie, nie. Co? Ale co ja zrobiłem? Nie, nie, ja z Paramaxilem. Tak, ja z ze mną i z. Czekaj. I ze mną. Kto jeszcze był? Młodziutkim. Aj, młodziutki, no? Pewnie jesteście? Trójkę, co dwa, tak. Widziałem fragmentniku, ale... Nie, my tam byliśmy no, długo, bo... No, ja robiłem polderki tam. Ktoś z góry wydupcał z elektryka, ale... No powiem tak, to był... Nie wiem, mi się leży klasik. A UPO, gdzie byłeś? UPO, gdzie byłeś? Ale co ja zrobiłem by? Nie, UPO był ze specimenie ze mną i z... W sensie na tym koniec już... Fino, ty gdzie byłeś? A Wysocki? Ja byłem, wiesz co? Kasik przy specimenie, halo. Tylko ja byłem AFK, bo kebabą. Gdzie byłeś, bo mi się daje, że to ty, ale... Tak... zrobić. Gino, nie, to jest ja over, byłam, overpower byłam. Gaming, nie możesz mówić, że kebabą. Wysocki, kebaba gdzie byłeś? A, przepraszam. Naprawiałem kamery i byłem ciągle w lewym. To robiłem kabelki i wcześniej robiłem komerki. A Luki? Co? Luki, a ty gdzie byłeś? Ja skończyłem rundę przy Wysockim i Młodziutkim na komsach, bo zostaje rozjebana, a tak to stałem na lifeline'ach patrzeć sobie tam, kiedy przycisk pierdolę. Ogłosiem wnioskuję, że to random, Bruce. Ale co wy kurwa, jak mówię wam, że jasny kolor? Czy widzisz, że Wysocki miał kurwa jasny kolor? Ty Olek, a co ty kolora? Taki cichy, Olek? Ja czekaj, byłem ale cichu. Czy ktoś potwierdza, że Luki był tam w tym... No to nie mogę, kurwa. No, widziałem się z Młodym i no, kurde, z Wysockim, no, ale koniec, no. Ale wy... Jasny kolor, jasny kolor, jasny, żółty albo, nie wiem, biały, czy jak to jest Sparty Dixowy. Ja ale co ja niby zrobiłem? Wiesz, to znaczy jasny kolor? Ale nie, to w Admin Roomie stałem solo, jeśli o to chodzi. To nie jest niebieski. Czyli to nie ja, może być, kurwa, jasny niebieski, nie? Nie, to nie jest jasne niebieskie, to jest ciemne niebieskie kolor. No dobra, to ty. Powiedzmy za wszystkie. No dobra, ale rób jego wersję, czy ktoś potwierdza. Jasny kolor, rozumiesz, albo Kasik, albo Sparta, bo widziałem jak wentują, tylko nie wiem, który do. Ale co ja niby zrobię, o czym ty gadasz? Co ja? Sparta, kiedy ja nawet nie wiem, co się dzieje. Ja jakieś kable łączyłem. Właśnie, o to chodzi. Luki, nikt twojej wersji nie potwierdza chyba. Albo mam ci powiedzieć, nie wiem właśnie. No właśnie, Luki, co mówiłeś? No powiedziałem, że kończyłem rundę z tobą i z Wysockim przy komsach naprawiając, no. Tam chuj osób było na środku. Ja byłem tylko ja, ty i Wysocki. Wysocki, nie, no widziałeś Lukiego? Nie, nie, dużo osób. No Wysocki naprawił, to nie mógł mnie widzieć. Tam dużo osób było, ja to jako jedyny. No powiem tak, myślę, że to jest Kasik. To dużo osób było, ale nikt drugiego kurwa nie widział. Nie, ja widziałem. Przy komsach był. No czy był. A Kasik, co robiłaś? O, ciekawe, kurwa. Kurwa, ten ktoś by niego... Poszła szać, to ja pierdolę, no zwróćcie Kasik. Uwagę, że z grybu jeszcze żyje. No tak, bo no, odkryłem ciało. Koło... No. Kasik. Oj, by to być... Kasik, to jesteś ty. To jestem ja? To jesteś ty. Okej. No co, okej? Czemu? Nie, no skip! Ja jaki skip? Nie, no to, ale skip i jasne kolory po prostu są podejrzane, tak czy nie? Ty... Tak, ale nie możecie podejrzewać Olka, to nie on.
No to nie on. No z grywu mówił ja, Kasik albo Sparta, tak? Czy co? Ja jakieś kable łączyłem, nawet nie wiem co ja robiłem. Ale to na pewno nie był Olek. Ja nie widziałem Lukiego, nie wiem... Ale ja pierwszy raz te kable w życiu widziałem. Co ja mam powiedzieć? Nie ogarnia, więc... No może ogarniam, skąd ty wiesz? No, czego ty mi rządzisz? Dobra, to Sparta, bo... Nie, no jakieś kable łączyłem, nie wiem co to jest nawet. Dobra, zmutowałem widzowie, ale czat tu nadal działa, więc dziwnie się streamuje. Czekaj. Co ja miałem zrobić? Boję się białych kolorów teraz, chodzić przy ludziach. Co to jest? A, to mapa. O nie, Kasik, uciekam. Ona pewnie... Nie! Dobra, idę za nim. Ja nie mogę tego używać. A, ja tam mam coś. Ale czemu ja mam tak daleko? Ja pierdzielę, ja nie wiem... O. Ile to się trzyma? Dobrze? Co to w dupę jest? Ez. Co mam zrobić? Oj, oj, oj. Biały kolor. Oj, oj, oj. Nie, nie chodź za mną. Czekaj. Ale czemu jeszcze nikt nie zabił ani nic? Oj. Nie, chodź obok mnie. Ale ja obsrany. Co jest? Kogo zabili? Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ja nie mam nic do powiedzenia, mogę się... Ja mam pytanie do Wysockiego. No. Ile ci zajęło znalezienie tego ciała? Tak, to znaczy chodzi o to... Dzięki was za giga donata. Ono zanim, gdzieś leżało? Zanim kliknąłem raport, to z 3 sekundy popatrzyłem w oko. Byłem z Pago i to nie był Pago. On nie miałby kiedy tego. Czekaj, 3 sekundy? No. Ja się w wejściu do od was kimś minęłam. We mną się minęłaś. A ze mną się minęłaś, tak. No to nie random Bruce, on jest w porządku. Olek by tego nie zrobił. Nie no, zrobiłbym, ale teraz nie zrobiłem. Aha, okay. Ty się przyznajesz. Nie wiem, co tu leżało. Nie, bo jak coś timing byłby idealny, bo jak zgasło światło, to ja szłam do... wychodziłam z O2 i wtedy minąłem się z Bruce'em. A czekaj, Wysocki, gdzie znalazłeś ciało? Jeszcze raz możesz powiedzieć? Między dokładnie. Weapons a Communications. Czyli tak? Kasik szła w tamtą stronę, więc to nie mogła być ona i ja też tam byłem, więc to nie mogłem być ja. Generalnie mi się wydaje, że ktoś, kto by tam zabił, od razu by do Wenta wskoczył, bo to jest dosłownie obok. Mnie na przykład zadziwia obecna narracja Olka. Mnie zadziwia odkąd gramy, ale... On tak jakby w każdej poprzedniej rundzie wszystkim dawał zarzuty, tak na obecną chwilę jest wszystko, to nie ja. To co, głosujemy? Ja czyszczę Kasik w tej rundzie. Ja cię nie czyszczę, bo przyszedłeś ze strony Killa. Nie, znaczy ja nie wiem czy Bruce... Czekaj, co? Na tyle nie, ja ładowałem cysterny przecież. Na górze, to jest pod O2. Lubi, nie? Ładowałem cysterny pod O2 i wszedłem na dół do ciebie. I wtedy już praktycznie parę sekund później ładowałem go się miało. Czemu ty tak bronisz random Bruce'a? Przepraszam. Kto mnie broni? No, ale nie wkurzmy. No Jabczan broni. Random, bo ja sprawdzam kamery, co nie? I ty na Jabczan. Tak, zamiast biec w stronę jakiegoś taska, to tak cię zamachałeś. Mi zostały dwa taski. Nie, ja raszuję taski, chcę w tej rundzie troszeczkę innej playstation tak? mieć i mieć jak najszybciej skończone taski. Mi zostały dwa taski. Ale dziwne wytłumaczenie. Nie wiem, mi Jabczan i random Bruce śmiedzą. Olek, kto robi w tej rundzie? Nie no Kasia, ja po prostu wierzę w Olka. To jest poszedłem na weaponsy. No dobrze, ale wiesz, nie wiemy kto jest impostorem, a ty od razu zakładasz, że on jest czysty, mimo że wcześniej padł nie, jeden kill. Nie, ale to ja do żartów powiedziałem, no przecież... Daj, mogę powiedzieć? Śmierdzi od czasu jak na Discorda wszedłem już.
On ja byłem... idealnie ze strony killa, rozumiesz? Ty nie możesz to skierować, bo ciebie nawet tam nie było. Ale ja go nie clearuję, ja dla jaj mówiłem. Przecież mogę nie mówiłem, że jestem koło niego, ja w pierwszej rundzie koło niego mam. Mów. Ja byłem na weaponsach, na komunikacji, poszedłem pod O2, tam koło tego drzewka i wszedłem na dół i czyściłem jeszcze liście przy wajchu. Przy tej wajcha, nie wiem, no to co się otwiera drzwi. I ty wyszłaś tam z tego najniżej pomieszczenia. Z cysterną. Ja nie przyszedłem z killa. Ładował ją. Ładowałem killa. Nie, Kasi, spokój obrazu z biednego brusika. Od ilu kilogramów to ja znaczy dziewczyna? Nie obrażam, nie. Głosuję na Kasiks i będę głosował na nią do końca gry. Nie. Kasiks jest impostorem 200%. Kasiks ale... jest impostorem na 200% nie. Wszystkich Oscarów. Ja na Random Brusem zagłosował. Ale argument... Ty! Ej, stop! Nie. A już jebać Kasi, w sensie Kasi, w sensie temat Kasi i Random Brusa, ja. O to mi chodzi. A dlaczego, Suchar, głosujesz na nią? Przypominam, że w poprzedniej rundzie bardzo bym podejrzany. Czemu pytasz, jak sam Brus tak zwyczajny, latał od taska do taska, mimo że sobie biegałem wokół niego i sprawdzałem wszystko. On chodzi od taska do taska i nic innego nie robi. Brus okay. Tak cię no to powiedz tak. Oskarżenia Kasiks. Treść ale ty rozumiesz, że on mówiłem. Sam przyznaje, że szedł z tamtej strony. Ale on rozumiesz, mówi, że on mnie kliruje. On w każdej grze mówi jakieś głupoty i cały czas próbuje coś podkręcać. No ale on powiedział, że on mnie kliruje z tego killa, a ja powiedziałem, że ja nie kliruję jego, bo on przyszedł z tamtej strony. On wiedział, że ja nie mogłam tego zrobić, bo byłam w O2 cały czas. Dobra, no ja... próbcie taski. Bo ja, i to rozumiesz, czy nie dochodzi to do twojej logiki? Ja czyszczę w chyba, że Olek. Ja głosuję na Davida, bo mi wkurwił teraz. Nic nie mówię. Nie mów tak, on jest... Ja go szkolę. I Kasik, ty nie przyszedłem ze strony killa. No ale światło gasło, ja cię minąłem. Bago, głosuj. Ale ja wszedłem w góry czas jeszcze, bardziej. Tak? No ale wiesz, ja tego nie widzę. No wiem, ale zasugerowałeś, że przyszedłem w killa. No bo tak mi się wydawało, że minąłem w drzwiach, jak wychodziłam z O2. No, ale minęliśmy się w miejscu, gdzie mogłem wejść też równie dobrze z elektryka. Okej, okay, przyznaję rację, mogłeś stamtąd też zejść. Nie pośpieszaj, Jabłczanek, my się po cię zwotuję. Ja nie wiem kto, więc ja w kip. No dobra. Deal? Czy na Kasiks? Impostorzy się rzucili. No to nieźle. Ja pierdzielę, nie wiem, widzowie. Myślę, że Random Brus i Jabłczan tutaj są podejrzani najbardziej. Czemu jest tak ciemno? Ja w dupę nic nie widzę, to normalne jest. Przecież jak coś znajdę, to nie będę wiedział, co się stało. A nie wiem znowu, jak tam iść. Ja pierdziel, ja nie ogarniam, jak się po tej mapie chodzi. O, naprawię może to. No jak tam wejść? Co to w dupę jest? Co to jest? Ej, dobra, was popierdoliło na tych światłach, czy o chuj wam chodzi? Kurwa, Dinon, to ty przecież kurwa to robisz. Dobre pytanie. Ja to stawiałem cały czas dobrze, tylko wy kurwa odklikiwaliście. Ja pierdolę, słowo ja przeciwko słowu. Dobra, uwaga, ciało jest nad storage'em. Kurwa, w środku pola. Dobra, kto jest na elektrowni teraz w tym momencie i klika kurwa jak nic pojebany? Nic nie widziałem i słyszałem, a nawet jak byłem to spałem. Ale nie, nie kurwa, dobra. Ja pierdzie zacząłem klikać dobrze, to potem weszło więcej osób. A, no to Kasia kurwa... przyszła i zepsuło. Ale ja nic nie klikałem, ja zobaczyłam, że wy kurwa robicie tam, nie wiem, jakiś pierdolony Armagedon z tymi kurwa. Ja myślałem, że trzeba klikać szybko. Po prostu na was. Czyli luki. No nie, no odpaliła. Nie chuja. Dobra, kto troluje na elektrowni? No nie ja, no kurwa! Z Ginolden trolują. Uwaga, Kasi chce ja, się... Nie, ja podzielam zdanie Kasi, że rzeczywiście Luki troluje. To nie ja troluję, nie no, wy jesteście jebnięci, dobra kurwa. Luki gada jakby mu zależało. Co o tym myślisz, Olek? Powiedz. Olek! Tauron kurwa troluje na elektryce. Co ja? Siema.
Bo Luki nie daje światła zapalić, co o tym myślisz? Luki, ja nie mam pojęcia, no kto coś tamten tego, no. Ale ty dziwnie gadasz, nie jak ty. W tamtej rundzie inaczej gadałeś, Random Bruce. Random Bruce, ty masz rozczworzenie jaźni. Nie, ja po prostu... Ale ty dziwnie gadasz. Ja oglądałem poprzednią rundę, taki pewny byłeś, a tu cicho. Co jakiś... Ale ogólnie się chłop nie mylił, nie? Może brzmi, że tak ciężko uwierzyć, ale kurwa trafiał przez... Tak jak gramy, dobra, nie? Ale to, że uwierzyliście u poprzedniej, to i tak jest trochę skam. A poza tym on... Uwierzyliśmy, no nie mylił się. No właśnie, ale uwierzyliście, to a jest problem. A czemu tak dziwnie gadam, Sparta? No, oglądałem że... poprzednią rundę i tak... Drobnie, kurwa. Tak, no, tak non-stop na kogoś napieprzałeś, a tutaj cichutko, coś tu nie gra. Z Grywo mówisz, że w pierwszej rundzie... Ale dajcie mi powiedzieć, wybacz młodziutki, pewnie chciałeś powiedzieć teraz coś mądrego, ale daj mi powiedzieć. Z Grywo podejrzewał jasnego pionka, tego, ludzika, że może być zabójcą. Kasik, wydaje mi się, raczej jest dobra w tą grę i by już odjebała... No jak Kasik z tobą zabijacie, to nie dziwię się, że ci się wydaje dobra. Co ty pierwszysz teraz? Są dwa jasne kolory, jesteś to ty i jest to Kasik. Dobrze, Olek, ale nie masz racji, są trzy, bo jeszcze jest Luki, który troluje na elektryko. No nie troluje, kurwa. Trolujesz. Zajeb mu. Dobrze, ale Sparta, czemu teraz nie zaatakowałeś, skoro mam alibi, nie, tylko po... lecę od taska do taska. Ja tylko... Ja... Ale jakie alibi tam? Słowo przeciwko słowu se gadasz. To nie słowo przeciwko słowu, jak jesteś niewinny. Ja? To czemu atakujesz Olka random, twój? Właśnie, to, no bo dziwnie się zachowuje. Poprzednią rundę oglądałem, żeby się nauczyć tej gry. I on tak napieprzał na każdego, a tutaj tak cicho siedzi. Nawet o komarach raz nie powiedział. Więc to jest serio coś nie tak z nim. Wcześniej non-stop na kogoś. Bo ja zmieniam... Ja co rundę zmieniam playstyle, żeby ogrywać ludzi w tym lobby. Teraz ciebie ograłem i jak dla mnie się wpierdoliłeś na minę, teraz jesteś podejrzanym. Ale na co? Ja głosuję na ciebie. Dobra! Nigdy nie sprzeciwię się Olkowi, on zawsze... Ja pierdzielę, ale... Nie, skip. Nie. Żeby się dacie Random Bruce'owi przekonać... Elektrykalu, broni kurwa drugiego impostora! Olek, rozwiązałeś kolejną sprawę! Ty, ale przedtem... Kasi, zobacz, tam na kogoś innego Random mówisz, teraz Sparta się wziął? No bo troluje, bo mnie kikniecie, zara, a potem was wszystkich pozabija, no ja pieprzę! Tak, i były dwa jasne podejrzane kolory, teraz jest Sparta, który... Ja tylko pokazałem na ciebie palcem, klikam jakieś guziki w elektrowni, napieprzam te wajchy, żeby światło było. No to ty tu klikasz w takim razie, a nie ja. Ale jak... Bo myślałem, że trzeba klikać szybko, żeby to włączyć. Przecież ja nie wiedziałem, co to. Chciałbym przypomnieć też, że Sparta gra w to pierwszy raz i nagle co chwilę jakiś... Ale skąd ja bym wiedział, że trzeba klikać? Ja to pierwszy raz w życiu na oczy widziałem. Jak ja pierwszy raz grałem w Among Usa, odpaliłem tą grę, byłem impostorem, to klikałem każdy guzik, żeby wszystko powyłaczyć. Przecież podobno nie da się wtedy klikać. O co ty, o czym ty gadasz? Można wszystko na pałę klikać i powyłączać chyba w paru. Skąd wiesz, że wtedy się nie da klikać? No bo oglądałem tego Uremsuły, jak grał. Jak ty pierwszy raz grał. No bo oglądałem Uremsuły, przecież mówiłem, że widziałem... Nie! Ja pierdziałem się w dupę! No o czym by pijem życie? Nie wiem jak wy, Sparta dla mnie obwiózł i Luki mu pomaga na elektryku. Nie, że Random Bruce mnie przegłosował, to ja to pieprzę. No nie są to twarde argumenty ogólnie, ale... Nie, ja no to kiknijcie mnie i Deda będziecie mieli zara. Ja nie mówię, że Sparta to jest 100%, żeby nie było. No bo jest w dupę zero. Ale 7 osób na niego zagłosowało. A to ty, ale... Ale my pierdolimy... Nie no, pieprzeni jesteście! Dobra, my pierdolimy całą rundę o kurwa elektryku, a to chłop umarł. 90%. Potrzebujemy chyba więcej czasu na rozmowę. No. Mi się już kimnęło trochę. Ja już zrobiłem taski, idę sobie na kamerki. Ja nie wiem, co się dzieje. Teraz mnie pewnie nie zabiją. A, czekaj, ja wyciszyłem, dobra. Teraz mnie pewnie nie zabiją. Żeby było, że to ja i mnie kikną. Ja pierdziel. No pewnie tak będzie. Ale się dałem wpieprzyć. Po co ja go atakowałem? Nie, on mnie zabije. Jestem martwy. Pa, zabije. Już chce mnie zabić. A co ja mam teraz robić? Ja nigdzie nic nie widzę. Idę zerknąć do... Albo do... Co to?
Oj. Co to? Co to? Nie, on chce mnie zabić. Ta, on mnie zabije, widzowie. Co to? Gdzie to jest ten quest? Gdzie to jest? Ja tak nie ogarniam. Gdzie mam teraz iść? Jak to? A, tu się tu klika. Suchar, nie napierdalaj klawiaturą. Śmieciu. Kurwa, tu krzyk. Jak się tam idzie? Hello. 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 Dobra, możemy zwotować Kasik czy trolej? Przy wejściu do elektryka. Dobra, możemy zwotować Japczana, bo zabił na kamerach młodziutkiego, czy nie? No wiedziałem, że to Japczan. Bronił Random Bruce'a non-stop. Ciągle z nim głosuję. Jak na kamerach? Co ty pierdolisz? Chwilę cię dzikie, nic nie mów cię. Kurwa, młody stoi przy kamerach i mu łebu pierdalasz, ty. Co? Nie, na Japczana, z bomby na Japczana. Młody był przy wyjściu od elektrykala z prawej strony i go na kamerach ukurwiłeś. Nie. Mam pytanie, mogę powiedzieć... On nawet nie jest w elektrykalu, ani nic. Kto ty, Luki, masz takie informacje? Luki, to jest Boskie na kamerach i Random Bruce, kurwa, tu był ze mną. Ze skrywem i tym. Okej, okay, Japczanem i dobry, Olek, no i powiedz. Ja bym chciał zagłosować na Lukiego, to już jest waliserem na kilometr. No, ja kurwa, byłem cały... Ty jesteś jakiś pierdolnięty. Ale co wy robicie? Nie, czekajcie, bo teraz nie, to jest jakaś... Ja głosuję, Random, bo czekaj. Co to za raz głosowanie? Co to jest? Ja głosuję na Lukiego, bo wiesz, gdybym ja to odruchowo zrobiłem, bo... Nie, ja głosuję. Dobra, nie, wy nie głosujcie, poczekajcie, ja tylko powiem. No, mów. Ja mogę powiedzieć ja? No jak na kamerach zajebałem, jak ja naszedłem na to ciało? Chciałbym powiedzieć, że całą tą rundę byłem na kamerach, nawet o tym powiedziałem przed rundą i... Dlaczego na Lukiego głosujesz, Random? Jak wcześniej miałeś, kurwa, na każdego jakieś argumenty. No na mnie przed chwilą się rzucą. Ja całą rundę stoję z tą na kamerach, ty stoisz obok mnie przecież. A przypominam, że pierwsze trzy głosy oddała Kasia, Japczan i Bruce. Aha, tak. Ja bym na Japczana dał. Mówisz cały czas, Bruce. Słyszeliście tę rozmowę w ogóle przed chwilą? Dobrze, zgrywam. Nie, dobra. Kasiu, dlaczego mnie teraz oskarżyłaś? Powiedz mi jeden argument. Widziałam, jak kurwa ty naprawiasz światła. Gino, głosuj na Kasię. Przed chwilą powiedziałam, że to Luki trollował. Dobra, to jest Kaśka, ja na nią daję. Ale czemu na Kasi? Pod światłem na tej rundzie. Luki, ja mam pytanie skarżę Japczana za zabójstwo. Nie, ja mam pytanie do Luki. Wytłumaczy mi to ktoś? Dlaczego Luki miałby skarżać Japczana o zabójstwo, gdyby tego nie widział? Ja widziałem ogólnie Lukiego i Random Bruce'a na kamerach. Ja właśnie widziałem Lukiego na kamerach. No i dlaczego do niego się przybiega? A Random Bruce broni Japczana, bo albo jest przygłupi, albo jest drugim impostorem. Można łatwo zakończyć głosowanie. Po pierwsze chciałbym... Nie! Na Japczana, Japczan tutaj cały czas z Random Bruce'em. Przecież to jest nielogiczne, że oni razem grają. Wyprosił. Mogę coś powiedzieć teraz? Na pewno czyszczę, bo byłem całą rundę na kamerach Pago, bo naprawiał z bomby, jak się psuło, to naprawiał to na górze, nie wiem jak to się mówi. I Luki, ja chyba ciebie źle zrozumiałem może, bo ty powiedziałeś, że widziałeś, jak zabijałem na kamerach i myślałem, że chodzi ci o pomieszczenie. Chodzi ci o pomieszczenie, czy na kamerach widziałeś, jak zabija ktoś? Co? Na kamerce widzę. Nie, Random Bruce i Japczan tak śmierdzą w tej grze. Czemu wy tego nie widzicie w dupę? Ale Luki, daj powiedzieć, ty widziałeś na kamerze ktoś zabija, czy jak w pomieszczeniu ktoś zabija i że po prostu to wymyśliłeś? Nie no, byliście razem, kamerę oglądaliście, to nie widziałeś w pomieszczeniu. Mary, ale to ty nie skipujesz tych kamer, czy co? No dobra, czyli Luki, sorry, że na ciebie zagłosowałem. Japczan, czemu na Lukiego zagłosowałeś? Na Japczana, na Japczana dajcie. Dajcie wypowiedzieć się, no. Zagłosowałem na Lukiego, bo Random Bruce tak powiedział, a ja no na początku z nim chodziłem i ja źle zrozumiałem Lukiego. Myślałem, że on zobaczył ciało w pomieszczeniu z kamerami.
A Kasia czemu na Lukiego zagłosowała? Ja nie zagłosowałam na Lukiego. Zagłosowałaś, z Japczanem i z Rezbrusem. Jak było info na Lukiego, to trzy osoby zagłosowały. Random, ja zagłosowałam, ale nie na Lukiego. A na kogo? No ja nie mogę cofnąć głosu. Ja, na ja zagłosowałam nie... na Random Brusa. Ja pierdolę. To chyba się dołączy. A w trakcie głosowania mówię, że na Gino leży. Nie, powiedziałam, że podejrzany dla mnie jest Luki i Ginold, bo widziałam, jak Ginold naprawia światła. To Luki, Ginold podejrzany, a głosujesz na Random Brusa? Po Random Brus gdzie... kurwa tak kręci, że już mi to... No, dokładnie. Z pomieszczenia, gdzie był kill, w sensie szedł w odwrót tam, gdzie... Ej, sekunda. Ja jak coś od na początku zagłosowałem na Dobrego, tam były trzy głosy. I Kasik jest winna, i Pago, i Sparta powinna dać głos na Kasik. Nie, na Random Brusa daje, a ona na pewno... Co ty gadasz? Zobacz Random Brusa w tej grze! Na proszę, Sparta! Ale ona na pewno nie zabija! Kurwa, bo a ty nie widziałeś Luki na pewno, jak zabija Japczan? Ja trzy rundy się dowęta, w której tak wy jej nie psujecie. Poszłam do specimena, nie mogłam tam zabić. Uwierzcie, dla gry. No nie mogłaś, bo ale... tylko jeden kill poleciał w tej rundzie. A ile ma Kasix? Jak ja zagłosuję, to odpadnę? Nie, no ale ona nie zabija. Luki, na kogo zagłosowałeś? No bo no ona teraz chce być safe, bo ja się na nią wziąłem. Na kogo zagłosowałeś? Ale ty się na mnie wziąłeś, kurwa, od pierwszej rundy. Ja na nikogo, dobra. No nie od pierwszej rundy. Dobra. Z trzeciej. Nie, nie. Dobra, powodzenia. Mutę. O, wy odkurwiliście. Nie no, też bym ufał Olkowi. Tak, Jerka, japi. I teraz nie chcą mnie zabić, bo mnie wszyscy podejrzewają. Japi. Wyciszyłem się chwilę. Dobra. Sorry, widzowie, ja boomer. Bez czatu się tak dziwnie streamuje, że ja pieprzę. O! Ale jak? Ja nie widzę. A, tap to mapa, tak? I tutaj coś jest, tak? Co ja mam robić? Jezu, już? Halo. Dwie osoby? Halo. No. Przyszedłem kliknąć przycisk. Speedrun robicie, widzę. I dwa trupy były. Musimy wolać. Ja jestem jak łza, potwierdzi to szura. Gdzie Japczan? Proszę na Japczana. Japczan. Co? Czekajcie, Japczan, ja mam pytanie. Tak. Jaki miałeś teraz rucik? Jak biegałeś? Tylko mi powiedz. O nic więcej nie pytam. Biegłem w lewo z office'a z początku. No. I potem się cofłem w trakcie, żeby wcisnąć przycisk. Okej, to jest prawda, bo byłem... Ale na... taktykę macie, żeby się razem trzymać! Na Japczana, proszę! Bo... Spierdala już, kurwa, Spartia! No chłopie! Ani Random Brus, ani razu... No tak się trzymacie, że nie mogę, no! Kurwa, się trzymaliśmy razem! No nie widzicie tego? No zobacz, sobie wymyślili taktykę, że będą się kryć nawzajem! Nie, kurwa, to nie jest Random Brus! Nie mogę! Nie! Czemu tak się no bo się uniósł, bo jest winny, no! Random Brusa, a to nie jest on, no 100%! No mówię, ty i Random Brus, trzymacie się razem w tej grze jak porypani! Sparta, czy ty rozumiesz, że ja teraz właśnie trochę podejrzewam? No tak, to jest twoja taktyka, bronisz go, mówisz, opowiedz taktykę, a potem, no to prawda, masz rację! Słuchaj, nie zajmujesz się. Ale ja go teraz lekko zacząłem podejrzewać, dlatego mu zadałem pytanie. No tak, po to, żebyśmy przestali my go podejrzewać. Po chwili mówisz, że ma rację. Na Japczana, no w dupę. No nic nie zrobił. Poszedłem w lewo, no właśnie, Japczan, Japczan. Ale mogę ci powiedzieć, co w poprzedniej zrobiłem. No to po co guzik chciałeś ściskać? No jak to po co? No mieliśmy kasik wyjebać. Albo... co, nie? Dawajcie głos na Japczana. Długa była ta. A potem Random Brus i wygraliśmy. Ja jestem czysty i się w dwie runy... Gdzie było ciało Japczan? Ale ty, ale my możemy mieć trzech impostorów wciąż? Zakładając, że Luki nie był. Jaki teraz kill był? Double. Nie ma duża szansa, że Luki nie był, bo ja pominęłem się w moim... No wydaje mi się, że ustaliliśmy, że Luki był clear, nie? I mi się wydaje, problem. Że jednego wyjebaliśmy impostora. Kogo? Suchara. Kogo, ja mówię czemu? Po killach, nie wiem kto. Ej, ale to może być akurat fakt, bo wolno lepiej. Jak Suchar zginął teraz, to jak Suchar. Ale nie było więcej niż double killa. No to może jeden jest kurwa kula, kotwica. Może nie miał okazji, no.
Pago jest czysty, bo... Nie, kogo, kogo, kogo Japczan, no, Japczan, kogo według ciebie wyjebaliśmy? Kogo byś wyjebał, Japczan? Inaczej, kogo podejrzewasz? Nie, a kogo, kogo wyjebaliśmy, Japczan? A tego, tego Gino te, to no, nie wiem, ale... Skikowaliśmy Lukiego ja, i kogo na jeszcze? Na... Skikowaliśmy, chyba tylko Lukiego skikowaliśmy. A. No ale dwa kile były najwięcej. No to ja mówię na tej podstawie, Ginolt, nie na podstawie, że wiesz, że ktoś był impostorem. No to teraz jakby zajebali trzech, to byłby koniec gry, tak? Nie. Czekaj, według ciebie tak, Luki był clear? Japczan. Nie wiem. Nie wiem szczerze. No nie wiem, bo jest winny. No, bo Japczan z Lukiem się wzajemnie chyba tam oskarżali. No Luki oskarżył Japczana wcześniej. Tam, no. Nie no, ale chodziło o to, że Luki powiedział, że całkiem indziej ciało jest. Nie. I on zarzucił, wtedy. Że ty go zabiłeś na kamerach. No bo się źle zrozumieli, bo Lando mówił, że na kamerach, że w pomieszczeniu Luki, na kamerach, że na kamerach widział. No. Że widział na kamerach, że ty zabiłeś. I ty też wtedy zgłosiłeś chyba. A, no to na pewno był Luki impostorem. I znowu ty zgłosiłeś. No. No jak zabija, to zgłasza. I mówisz, że nikogo totalnie nie widziałeś. Nie, to był na pewno Luki impostorem. Japson chciał niby wcisnąć przycisk, a dlaczego ty chciałeś wcisnąć ten przycisk gruby? Bo chciał Kasik, Kasik chciał skikować. Pierdoliłeś chyba, chciałeś sobie ciała ukryć, kurwa. Wspólnie z Random Bruce'em. No dokładnie, Random Bruce i Japczan out. Ty jesteś kolejny. Dobra, jak nie wyjebiecie, spoko, ale pamiętajcie, że Sparta i Random... Dobra, ale po co ty próbujesz coś... Nie Sparta. No o, powiedział Random Bruce'ie! Dobra! Paramaxil. Yeah. Ja się zastanawiam. Ty jak będziesz na Paramaxila, jak na Paramaxila nie dawałeś żadnych argumentów? Mogę coś powiedzieć? No bo cały czas broni Sparty, a Sparta... Kikujcie Japczana! Ja się Japczana przez to, co Luki wcześniej powiedział, bo według mnie ja, Luki był clear, bo my na tych kamerach wcześniej się po prostu trollowaliśmy na sali. A jak poszedłem drugi raz, to normalnie dał mi zrobić kamery i odeszliśmy. Więc dla mnie, wydaje mi się, że Luki był clear. Nie wiem, się nie grzeć, tak widzowie. Przypomniało mi się, a jest 24. Ja pierdzielę. Dobra, po cichu teraz, po cichu. Wyciszyłem się. Z jednej strony, no, może Luki był clear, ale to w takim razie czemu lecą tak wolno? Jak ja nie wiem. No random na swojego nie zagłosuje, no wiadomo. No to mógł skipnąć, to może by nie wyleciał. I trzech impostorów dało na Spartę. Tak. Czyli jeżeli Japczan był, to... A dobra, mutę. Dobra, widzę. Dominacja jest. Dominacja jest pokazywana. Ale Japczan jest fejkiem. Ja pierdzielę. Ale dobra, nie odrę się już, bo... Co to jest? Co to w dup? Nie odrę się, widzowie, bo już trochę przypał. Ale dziwnie bez tego... Kurde, jak to się... Co to jest? O, już chcą mnie zabić. Oni mnie nie zabiją, bo mnie wszyscy podejrzewają. Kontrola? O kurwa. Szybkie pytanie mogę zadać? Przed tym, kto zgłosił? No nie, ja gada. Ja nic nie mam do powiedzenia. Sprawdzałem. Dawidek, co robiłeś? Planety teraz. No i wcześniej jeszcze... Co? Te wykrzykniki. W tej pierwszej części, po lewej stronie. Rakietę? A ja mam dobra, pytanie. Dobra, Dawidek leci w chuja, bo ja byłem z nim i on nie robił rakiet, tylko stanął przy temperaturze tam u góry w labo i w ogóle nie wbiegał do pokoju z rakietami. Nie, to źle widziałeś. No jak źle widziałem? W ogóle nie skręciłeś w lewo. Byłeś z nami, była runda, potwierdzi Kasia, jak zaczęła się runda, ja ruszyłem pierwszy do światła, bo było zgaszone, zrobiłem światło, wybiegłem. Nie. Tym razem ci się udało. Nie, biegłeś w stronę elektryka, po czym dałeś totalnie za mną nawrotę, wbiegłeś za mną do labo i pierwsze co, nie pobiegłeś na rakiety, tylko pobiegłeś od razu na zmianę temperatury obok tego, co się zmienia ten przycisk, tak, co się jeden klika. I zrobiłeś przycisk, w ogóle nie byłeś w rakietach, bo tam było zamknięte. Dajesz sobie Ginolt chuja obciąć, że to tak było? Tak, że nie wbiegł za chuja do rakiet. Ja widziałem na kamerze, że Ginolt biegał z Davidem. I za chuja nie wbiegł do rakiet, wbiegł totalnie za mną prosto. Nie no, David by nie kłamał przecież chyba.
David. Ale dlatego ja od razu, jak zgłosiliście, chciałem właśnie sprawdzić to, że on był najbliżej mnie i widziałem to dokładnie, jakiego taska robił. Chciałem zobaczyć, co powie mi. To, że powiedział, że rakietę, znaczy nie rakietę, tylko planetę, było możliwe, bo obok tego jest jeszcze to właśnie z tą zmianą temperatury. A ty powiedział, że jeszcze robił przed tym rakietę, a nie robił rakiety. A może Japsan miał rację i ty teraz chcesz, kurwa, kogoś zajebać po prostu. Ja dwa czy trzy razy już światło naprawiłem. Pierwszy raz było, co Kasia widziała, jak z Lukiem się trollowaliśmy nawzajem, to obydwoje się trollowaliśmy. A. Potem od razu pobiegłem i naprawiłem po tej rundzie, co była ta spina o to światło. I teraz była kolejna runda, gdzie Kasia też biegała i widziała, że naprawiłem światło i wybiegałem. I Dawidek też był... Zostałeś elektrykiem, gratulacje. Masz jakieś nagranie z tego? Mam. Mamy wodę. Pago też ciągle naprawia elektrykę, więc też bym go wykluczył. Paramaxil był teraz większość czasu na kamerach. Ale zobaczcie taktykę Random Bruce'a. Nagle Paramaxila broni, a przed chwilą go cisnął. Random Bruce jest impostorem. Kiedy ja ci powiem Paramaxila? W poprzedniej rundzie. W poprzedniej rundzie z Japczanem na sam koniec rundy. No co powiesz, Dawidek? Jesteś mnie, ty kurwa. Ja mam jakieś jasne argumenty, które daję przeciwko młodemu, a młody mi mówi, Dawidek mi mówi, to jest Ginolt. No, nie, na Dawida głos. Ja mówię to dlatego, nie wymyśliłem sobie tego. Nie wymyśliłem sobie tego, bo dokładnie widziałem, co robiłeś. Random, ja nie robiłem elektryka ani razu. No właśnie. A robiłeś na drugiej. O, Random Bruce. A na drugiej może raz zrobiłem. Na drugiej nie robiłeś... robił Pago na drugiej, Pago tam może przybiegł, ale robił go cały czas praktycznie Ginolt. Parę rund temu widziałem, Dawidek, że Dawidek nie robił taska, którego podał, którego ale nie robił taska. Ale nie go, bo on to sobie wymyślił. Pago, nie robiłeś taska. Robiłeś elektrykę nad storage'em, bo widziałem, że tam na kamerkach poszedł iść w górę. Kto? Pago. Aha, Pago to nie wiem. Za coś teraz, bo... Nie, dobrze, idzie, ogarniam. Czy nabawiałeś elektryka albo szedłeś w górę nad storage'em w jakiejkolwiek rundzie? No, tak. No jak nie ogarniam? Jeszcze gram, mówię, czyli chyba dobrze. Nie fejkuje taski. Nie Random Bruce, tak szczerze jeszcze. Random Bruce będzie nie mogę tego słuchać. Tak, Davida, a potem Random Bruce'a. Ty, ej kurwa, mi się przypomniało, czy Upo, czy David z Japczanem i Random Bruce'em na samym początku tej rundy, kurwa, nie powiedzieli coś, że oni się clearują we trójkę? Było, no, było tak. No było, bo my byliśmy w specimenie i nikt nikogo nie killował, no to... Bo jesteście impostorami. No, Davidek fejkuje taska. Mnie się zastanawia, czemu Kasik teraz tak naciska, jak jesteśmy bliscy wygrania, a oni też są w sumie bliscy wygrania, bo jest nas niewielu. No. Ale Random, to jest akurat prawda. I Kasik w specimenie pół rundy. Normalny impostor by zabił. Kasik wie, że najbardziej ją podejrzewam. Teraz prawie wydawało mi się, że mnie odpierdzieli. Przed chwilą mówiłeś, kurwa, że podejrzewasz Paramaxila u pospartej, kurwa. No, no, dokładnie. Nie, powiedziałem, że Paramaxil był cały czas na kamerach. Next Random leci. Skupmy się na rację, skupmy się na Davidku, bo kłamie z Taskiem. Ja już na niego dałem głos. Dobra. Ale ja nie podejrzewałem Paramaxila. Kłamie z Taskiem. Pago Random. Dawidek na kogo Random chcesz głosować? Ja bym głosował... Mateusz, na Dawidka daj, mówię ci. Chcę na Upo głosować, ale nie może wcisnąć. Dajcie no, na Dawidka. Ja mam trzech podejrzanych, jest to Sparta, Kasik, Upo, najbardziej Kasik, a reszty nie wiem, tak szczerze. To ale niemożliwe jest mieć trzech... Jakby było trzech impostorów, to... Pamiętasz, byliśmy w specimenie prawie całą rundę i co? No wiem, ale ja mówię, że... No bo ja tak, wiem o 9, tym. 9, 8, 7. Mateusz, ja nie... daj na Dawidka. O, ja nie wiem. Daj na... Random Bruce na siebie daj. O, dobrze. Kończcie taski, nie? Tak, Jerka, ja pierdzielę. Nawet dobrze się gra. Nie myślałem, że aż tak dobrze będzie. Dobra, widzowie, już ogarnąłem, że mapa. O kurde, czekaj. Coś mi się wydaje, że mnie teraz zabije Random Bruce, żebym go nie pod... A nie, jak on mnie zabije, to go zabiją wtedy. Ile mam w to strzelać? Ile mam w to strzelać? Co jest? O, 20. Co to za dźwięk? To ma być tak? Jest.
Co to jest drzwi? Co to jest taki czerwony ten? A jak ja się... A, tędy. Chyba tędy się dostanę. Sorry widzowie, mam nadzieję, że dobrze gram. I nie zawodzę was. Ej. Jak się tam dostać? Aha. Aha. Dobra, ja mówię, zgłaszałem. I co? Co? Ja mówię, zgłaszałem. My się na pewno trzymaliśmy w trzech. Ja z Pago byłem od początku rundy. Teraz doszedł do nas para Maxil. Nie, na samym początku ja byłam z wami. Nie, ja byłem z tobą, Gino, na prawym reaktorze na początku. Tak, znaczy nie. Pago i ja byliśmy na lewym. Pago mnie sprawdzał, bo biegł za mną od początku rundy i pobiegliśmy tam do laboratorium, bo ja tam miałem kabelki skończone. To było to, co właśnie wcześniej robiłem taski i co widziałem, że Davidek skłamał. To tam jakby nie skończyłem taska i wróciłem i Pago był z nami cały czas. Była potem Kasia. Nie, ja też z wami byłam wtedy. Byłaś. No, byłaś i... Czekaj, ja mam jedno pytanie. No? Kto robił prawy reaktor? Ja z Paramaxilem. Paramaxil był tam na samym początku, więc ja pobiegłam tak. Na lewy z tobą, Pago. Tak. Potem dobiegłem do Paramaxila. I no. Potem my się z Pago znowu spotkaliśmy na środku. I ja już nie było. Stanąłem z nim. I był jeszcze Paramaxil. Więc to jest ktoś z dwójki. Dobra, Sparta Kasi. Co? No i w prawym dolnym rogu jakoś tam brzęczało i biegłem tam. Że się przechodzi przez taki prysznic. No przechodzi się przez taki prysznic, takie jest... A gdzie jest ciało? Jakie ciało? Ciało jest w ofisie przy guziku. Czy my gramy tak, że jak na przykład jest taka już close runda i tutaj się może dużo wyjaśnić, to można po prostu pobiec i zgłosić, żeby zobaczyć, czy leży gdzieś, czy leży ktoś odjebany? Każdy czy ma przycisk musi... chyba tylko raz może zrobić. No tak, tylko że niektórzy tak czasem grali, że po prostu możesz jakby kliknąć tego wołta i widzisz od razu, czy ktoś się wyjebał pomimo nieznalezienia ciała. Czy gramy do znalezienia jakby ciała? Nie rozumiem, o co pytasz. A, dobra, mniejsza. Ale dobra, dla mnie ktoś z dwójki... Czy można wzywać spotkania bez znalezienia ciała po prostu? Znaczy no, w sumie można, bo tak robili, ale tu chodzi mi w taki już close... Ale czemu ja? Czemu? Powiedz! Bo ja byłam z Pago na lewym reaktorze, Paramaxil był z Ginoldem na prawym reaktorze, a ciebie tylko tam nie było. Ale no Spartę i... chyba też mijaliśmy na środku. Mijałem was na środku przecież! Trzy osoby biegły! No ale mogłeś wcześniej zabić. A mówiłeś, że byłeś w prawym dolnym. No reaktorze. Tak, bo ja nie wiem jak się idzie, tabem dopiero odkryłem w tej rundzie, że się mapę włącza. Ale mi się wydaje, że Pago. No nie, bo ja byłam z Pago na lewym, ja go cały czas praktycznie widziałam. Czego Pago? No bo on jakoś nie atakował Japczana. Czyli przybrał taką taktykę, że nie atakuje go, żebyśmy nie wiedzieli właśnie. Bo wszyscy wiemy, że Japczan to impostor, więc on uznał, że będzie po drugiej stronie i nie będzie go atakował, żeby wszystkie jakieś przypuszczenia. Kasia, a ty gdzie pobiegłaś po tym rozstaniu pod koniec rundy na midzie, gdzie się wszyscy spotkaliśmy? Ja do laba poszłam. Brawo? Chyba, że Kasik, bo od początku była podejrzana. I to bardziej niż ja, miała więcej głosów. Ty i ja, Sparta, byliśmy podejrzani, bo ja... Ale ty miałaś więcej głosów na początku, więcej ludzi. Ona nie zbiegła w dół ze Spartą? Ja jej nie widziałem, Kasik, w ogóle w tej grze. Ja też cię nie widziałam. Nie wiem, no ja ją widziałem przez chwilę, biegła. Nie, to chyba Kasik. Znaczy była z nami na początku rundy, tylko chodzi mi po tym, jak reaktory wyłączyliśmy, to się tam wszyscy spotkaliśmy na środku. Nie wiem, gdzie ona pobiegła. Nie, to jest Kasik! I atakuje mnie, bo wie, że... Nie! Po co pobiegłaś do labo? No, szukać ciała po... Ona kłamie! Ona mnie atakuje, bo jako jedyny jestem podejrzany! No okej, no tu trochę mogę jej uwierzyć, bo w sumie była wcześniej z nami w tym labo i jakby miała taska, to by go wtedy zrobiła, a nie robiła żadnych tasków. Ale ona mnie atakuje, bo jako jedyny jestem podejrzany. Im głośniej krzyczysz, to nie sprawia, że... Sorry. Ja się emocjonuję. Widzę właśnie. Daj mi się emocjonować. Bardziej wyrachowany jesteś Kasik i sprawia, że ci uwierzymy. Ale nie, Kasik na pewno to jest. Od początku była podejrzana. Wie, że teraz jako jedyny jestem podejrzany i od razu na mnie zagłosowała, tylko się runda zaczęła. Ja nie. Ja zagłosowałem, bo to nie. Prawy reaktor. Kurwa... Na logikę. Ej, ale na logikę taki świeżak endgame? Na logikę to przegracie, zaraz jak mnie wypije w szycie. Kasik zgłosujcie. Czekaj, a jak skipujemy i będziemy na taski zagramy? Czekaj, a jakbyśmy skipnęli i czekali na taski? Kto nie ma tasków zrobionych? No właśnie. Ja mam jeszcze jakieś duchy prawym dolnym.
Tak, możliwe, tak, że... jak nas jest piątka i zakładamy, że został tylko jeden impostor, to możemy strzelić, bo taki impostor by musiał zabić jeszcze dwie. Jak naciska, żeby mnie kiknąć. Ale nie musimy strzelać, bo mu ułatwimy, jeśli nie trafimy. Nie, nie musimy strzelać, ja nie mówię, no, że w sensie musimy, tylko mówię, że okay. Mówię, że zostało, tylko nie wiem, może komuś dwa taski. Zadania, nie? No nie wiem, a komu zostały taski jakieś? No mi zostało w prawym dolnym. Co ci zostało? Aha, nie wiem, ja co tam jest, tam biegłem dopiero i to spotkanie. Ty zrobiłeś wszystko paramaxi? O tak, tak. Ty, Kasik, wszystko zrobiłaś? Mhm. Ty, Dzino, zrobiłeś wszystko? Tak, ja już od kilku run. Ja też już dawno. Nie. Nie mogę kurwa robić to zadanie. No ja pierwszy raz tą grę gram. Dobra, no Ghost Skip, Sparta robi task, zobaczymy, kurwa. No dobrze, dobrze, to skip. Będziemy sprawdzali, czy kurwa robisz. Chociaż według mnie kto Kasik. Możecie biegać ze mną, to wygramy grę, proste. Chodźcie. Bo nie wiem, czy też w sumie się tak umawiać, żeby ten... Ja pierdzielę. No i nie biegają. Zabije mnie ktoś, jak będę tam robił. O, już idzie. Zoba. O nie, idą ze mną. Ty, idą za... Dobra, co ja mam robić? Co to jest? A co to jest za dźwięk? Co to jest? Czemu mi tak coś napieprza? No co to jest? Ja pierdolę. Prawy reaktor, ciało i Kasik. Kasik na 100%. Sparta został na dole, robił zadania, nie wiedział. Mówiłem wam. Dobra. Od początku ją podejrzewałem. Maxi był przy mnie i widział, że ja trzymam i on pobiegł na prawy reaktor, bo ja byłem na lewym. A co Kasik powie na to? Co Kasia masz do powiedzenia? No nic, no GG. Nie, to jest. A czemu nie uciekłaś stamtąd, Kasik? Kasik tyle przeżyła. Ale no, dobrze zrobiła. Klaus, bo jakbyście zwołtowali Spartę wcześniej, teraz bym zabiła jednego i bym przytrzymała. A Random Bruce był? No, kto był impostorem? No dobrze, bo byśmy chyba Spartę zagłosowali. Dobrze, mimo, powiedziałem, że nie musimy głosować, bo byłby lipa by była. Dzięki, uratowałeś mi życie. Dzięki, Pago. Dajcie powiedzieć, odjebała się ogólnie jedna rzecz, która nam przegrała tą grę. I to, że David nie mógł zabijać. To wiedziałem, że jopcze. Powiedziałem, że kula kurwa była trzecia. Davidek, byłeś, tak? On już wyjebał mody, wypierdalał. Zabijać nie mogłem. Ja mam, Jopczan, jedno pytanie kurwa do ciebie. Jak zrobiliśmy double kill przy przycisku, dlaczego kurwa zreportowałeś ciało? Bo wiesz, że ja nie wiedziałem, że ty tam jesteś i że zabijesz drugiego. Chciałem ja już mnie tak suchar wkurwiał, że chciałem go zajebać i zrzucić wszystko na zgrywę albo na odwrót, już nie pamiętam. Jak to się więc stało, ja zobaczyłem dwie osoby. Czekaj, daj powiedzieć, zobaczyłem te dwie osoby, zgrywa i suchara, mówię tak, no nie, no jebane dziwki. Rozpierdalam jednego, głosuję i się przekrzykuję z drugim. No ale ja okazało się, że ty zabiłem drugiego, a ja kliknąłem od razu. Ja go sobie ty byłeś ja przeszkodzę na Kasik? No bo głosujesz kurwa suchar, no. Luki widzi na kamerach, że ktoś ginie, a potem zostaje skikowany. Suchar sprawdza, czy inni nie głosują, dajcie spokój. A i w ogóle swoją drogą, Random Bruce był najlepszy czwarty impostor. Nie, to prawda akurat. Miał to się zbalansowało. Sorry Random, ale się zdziwiłem. To co Random Bruce mówi? Ja się zdziwiłem, że Jopczan cię broni, ale wiedziałem, że on jest, dlatego że cię bronił. Popełniłem gafę z Lukiem, bo źle go zrozumiałem. Chodźcie na innej mapie, może coś? Jak się impostorzy odpalili wtedy, jak Random się jebnął, jak ten. Zmieniamy mapę? Od razu. Tak, daj nowy kodzik. Słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, 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 słyszę strzek. Słyszę strzeki, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę strzeki, słyszę